Północny Bazar to cykl programów, w których pojawiać będą się historyczne maszyny, ciekawe przedmioty, opowiemy interesujące historie, nie zabraknie też nietuzinkowych postaci. Na początek proponujemy Wam dwie wyjątkowe legendy motoryzacji, które znaleźliśmy u jednego z gdańskich dealerów samochodowych. Prawdziwy pomnik amerykańskiej motoryzacji, który podziwiać można w salonie Big Auto Handel, to blisko 5 metrów chromu, skóry i bezbłędne linie. Ford Thunderbird Convertible z roku 1960 poddany został gruntownej odbudowie, a jej efekt jest piorunujący. Samochód, który można podziwiać w salonie, praktycznie na salonową nówkę wygląda. Co więcej, nie musi się wstydzić wśród młodszych braci poziomem wyposażenia. Na pokładzie mamy skórzaną tapicerkę, elektrycznie otwierane szyby drzwi oraz trójkąty tylne. Elektrycznie regulowane są fotele oraz materiałowy dach. Elektrycznie otwiera się również klapa tylnego bagażnika. Pod maską króluje prawdziwa magia cyfr. 8 cylindrów, 7 litrów pojemności i 350 koni mechanicznych. A wszystko, jak zademonstrowali pracownicy Big Auto Handel, żyje, ma się dobrze i czasem ryknie na przebywających w salonie klientów. Największą radość w tym samochodzie sprawiają jednak smaczki, takie jak tylne lampy, które nawiązują do fascynacji kosmosem, czy też deska rozdzielcza o futurystycznym wręcz stylu, ale jak przystało na Forda, bardzo przejrzysta. Renowacja trwała blisko 12 miesięcy. Był to czas bardzo intensywny, bo można powiedzieć, że za naszym celem było w jak najszybszym tempie, jak najkrótszym czasie doprowadzić ten samochód do stanu idealnego. No tu podjęliśmy dosyć istotną decyzję pod względem kosztowym. Jeden, można powiedzieć, z pracowników został oddelegowany tylko i wyłącznie do prac związanych z odbudową tego samochodu. Stąd trwało to, można powiedzieć, tylko 12 miesięcy, a nie dłużej. A teraz kamień milowy motoryzacji. Model T, samochód, który tak naprawdę ma dużo wspólnego z samochodami, którymi jeździmy teraz. Mało kto wie, ale to właśnie dzięki modelowi T zrodziło się coś takiego jak części zamienne. Wcześniej, jeśli coś w samochodzie się zepsuło, należało część wykonać samemu lub zamówić w fabryce za odpowiednio wysoką kwotę i czekać na realizację zamówienia. Ford wraz z modelem T wprowadził zamienność części i odpowiednio je skatalogował. Te części posiadały dość duże tolerancje, tak aby każdy mógł je naprawić. Ford wprowadził to rozwiązanie jako pierwszy. Podwozie modelu T przesuwane było w fabryce na linach, a do niego na poszczególnych stanowiskach pracownicy fabryki montowali silnik, nadwozie oraz inny osprzęt. Kupno takiego samochodu aktualnemu właścicielowi zajęło tylko chwilę. Taka okazja i możliwość nabycia jednak tego pierwszego z pierwszych modeli, oczywiście w kolorze czarnym, wszyscy wiedzą dlaczego, była dla nas, decyzję bardzo szybko podjęliśmy. Można powiedzieć, że decyzję podjęliśmy w ciągu dosłownie paru godzin i ten samochód zakupiliśmy. On jest samochodem bardzo wyjątkowym, o długiej historii. Budowa modelu T też była innowacyjna. Auto otrzymało naprawdę duże, solidne koła oraz wysoki prześwit, by skutecznie tłumić nierówności terenu. Model T, który podziwiać można w salonie Big Auto Handel przy ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku, to wersja Runabout. Dwuosobowy, otwarty roadster napędzany silnikiem o pojemności 2,9 litra i mocy 24 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna to 68 km na godzinę, a jego spalanie wynosi od 10 do 15 litrów na setkę. Samochód oczywiście jest czarny, ale nie chodzi o kaprys jego twórców. Ford do koloru czarnego podszedł bardzo racjonalnie. Kolor czarny zwyczajnie szybciej schnie, co pozwoliło na intensyfikację produkcji. Opisywana wersja to również ostatni wariant z majestatyczną mosiężną chłodnicą, jak i z szerszym o 5 cali rozstawem kół. Auto w chwili wyprodukowania go w 1915 roku kosztowało $395 amerykańskich. Robotnik pracujący na linii montażowej zarabiał wtedy $5 tygodniowo. Blisko 20 lat produkcji i 15 milionów sprzedanych egzemplarzy dowodzi, iż jest to najliczniej wyprodukowany model w historii motoryzacji.
prawie milionowej metropolii mamy dwa modele Forda T i jeden egzemplarz Liberda prezentowanej generacji.